Ja myślę, że każdy z nas ma oddzielną i różną drogę z Panem Bogiem, ale proces nawrócenia polega na tym, że im dłużej z Bogiem jesteśmy, tym bardziej się do Niego upodabniamy i w ogóle w życiu duchowym jest taka zasada, że im bliżej do Boga podchodzisz, tym więcej detali, niuansów, szczegółów zaczynasz widzieć w swoim życiu. To znaczy, kiedy ktoś, powiedzmy, nawraca się, idzie do spowiedzi, widzi tylko grzechy typu nie zabiłem, no albo zabiłem, albo skłamałem, oszukałem, te takie największe kalibry, wydawałoby się, a im dalej człowiek jest z Bogiem i to, kiedy czytamy życiorysy świętych, jest niezwykłe, gdzie na przykład święta Teresa z Avila opowiadała o tym, że jednym z większych grzechów, które miała przez pewien okres swojego życia, była to, że właśnie pobłażała sobie w tych drobnych grzeszkach. Tych takich codziennych grzechach, które ja nazywam szarą strefą, czyli ani to nie jest taki grzech, że wszyscy wiemy, że to grzech, ani tak to nie jest jeszcze takie złe, że wiecie. To są szare strefy. I myślę, świętość człowieka przejawia się w tym, że im bliżej jest Boga, im bliżej do światła podchodzi, tym więcej małych pyłków zaczyna widzieć w swoim życiu i je zaczyna gdzieś tam oddawać Panu Bogu. Także co do tych trzech grup osób, którym trzeba przebaczyć, należy przebaczyć. Pan Bóg mnie osobiście też najpierw wskazywał, bo to było też dla mnie najbardziej oczywiste, że muszę przebaczyć komuś, kto mnie skrzywdził. Więc kiedy widziałem osobę, która mnie skrzywdziła, brałem ją na warsztat i przebaczałem. Później po pewnym czasie też słyszałem o tym na rekolekcjach, że Pan Bóg oczekuje tego, by przebaczyć sobie samemu. I kiedy sam głosiłem rekolekcję, byłem z mocnymi w duchu w Szkocji, sam miałem prowadzić ludzi w modlitwie wyrzeczenia się i przebaczenia sobie samemu. I wtedy mnie Pan Bóg osobiście pokazał, że ja muszę sobie przebaczyć rzecz, którą zrobiłem. Już mniejsza chodzi o co tutaj chodzi, o jaką rzeczywistość, ale tak mnie zabolało serce, bo zobaczyłem, że zrobiłem coś kiedyś komuś, czego sobie sam nie umiem przebaczyć. I mnie to zajęło cały wieczór, żeby przed Jezusem przebaczyć sobie. I to było trudne. To było trudniejsze chyba nawet od tego, jak miałem przebaczać innym. Bo z przebaczeniem innym ja już wpadłem w pewien taki nawyk. Jak ktoś mnie wkurzy, ja od razu na głos przebaczam. Po co na głos, żebym sam to usłyszał? Kiedy ktoś coś mówi, nie wiem, przeklina mnie na głos, to ja mówię, błogosławię cię na głos. I żeby to usłyszał, żebym ja też to usłyszał. Kiedyś wróżka na rynku chciała mi wróżyć i powiedziałem, że ja nie za bardzo chcę, bo użyłem takiego stwierdzenia, że Pan Jezus wyrzucał duchy wróżbiarstwa, ona zaczęła się cofać i uciekać, ja ją zacząłem gonić. To było w Kazimierzu, tam wszyscy, wiecie, wróżą wszystkie te wróżki i byłem jedyną osobą, od której wróżka uciekała. I ona tam coś próbowała na mnie, a ja błogosławię cię, kobieto, w imię Jezusa, bądź wolna. I wiecie, niech rzeczywistość duchowa słyszy, niech demony słyszą to, jakie słowo wychodzi z twoich ust, czy słowo błogosławieństwa, życia, obfitości, słowa Królestwa Bożego, czy wręcz przeciwnie, Królestwa Ciemności. No ale właśnie, czasem trzeba przebaczyć sobie, by pójść dalej. Czasem w naszym duchowym życiu nie pójdziemy dalej, dopóki nie przebaczymy sobie, bo nie będziemy umieli, może tak powiem, jeśli nie umiesz przyjąć przebaczenia, będzie ci bardzo ciężko dać przebaczenie innym. Więc to są takie naczynia ze sobą połączone.